Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać w 2023 roku wyrok niekorzystny dla banków w sprawie kredytów frankowych. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, że może to zaburzyć równowagę w sektorze bankowym. Sądy już teraz odrzucają roszczenia banków o korzystanie z kapitału, jednak część Frankowiczów nadal boi się, choć nie ma do tego podstaw, pozwać bank. W momencie, gdy Trybunał jednoznacznie wypowie się po stronie Frankowiczów, spowoduje to zapewne niewidzianą dotąd lawinę pozwów. Analitycy jednak twierdzą, że banki są dobrze przygotowane na taką sytuację. Wskazują na dobrą pozycję kapitałową banków, pozwalającą na zwiększanie rezerw. Rząd natomiast już pracuje nad zmianą kodeksu postępowania cywilnego, aby równomiernie rozłożyć ilość składanych pozwów na terenie całego kraju. Rzecznik Generalny Trybunału ma przedstawić swoją opinię w tej sprawie 16 lutego 2023 roku, a wyrok w tej sprawie zapaść ma w drugim kwartale 2023 roku. Niekorzystny wyrok w sprawie kredytów frankowych wydany przez Luksemburski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie spowoduje upadłości w sektorze bankowym. Banki są przygotowane na negatywne rozstrzygnięcie dzięki zawiązanym już rezerwom, które dają im pewien komfort. Wynoszą one już kilkadziesiąt miliardów złotych. Banki wypracują w przyszłym roku dobre wyniki, dając dodatkowy bufor pod zwiększanie rezerw. Duże państwowe banki mogą liczyć na rządowy spadochron w przypadku problemów, natomiast mniejsze banki z dużą liczbą kredytów frankowych w portfelach mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, na co wskazywał nawet przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w swoim wystąpieniu przed Trybunałem Sprawiedliwości. Eksperci jednocześnie twierdzą, że większym problemem dla banków może być podważanie przez sądy umów kredytów w złotówkach ze względu na WIBOR. Pierwsze takie sprawy już są w sądach, a prawnicy uważają, że są one zasadne i sądy będą usuwały WIBOR z umów kredytów.